cudownie słyszeć, że masz w sobie tę siłę, że te strzały pełne negatywnej energii po prostu zwyczajnie nie są celne i że faktycznie po prostu jesteś pewna siebie. Czy w tobie taką pewność siebie i akceptację i całe to dobro samej siebie dla siebie buduje też twój partner? Myślę, że to jest lekcja, którą odrabiam od najmłodszych lat z całą moją rodziną i ze wszystkimi moimi bliskimi i z moimi przyjaciółmi, bo to nie jest tak, że to się pojawiło nagle. Nie, ja myślę, że to, jakim jestem teraz człowiekiem, ukształtowało mnie całe moje dotychczasowe życie. Ludzie, których spotykam na swojej drodze, moja rodzina, moi przyjaciele. Myślę, że też pewnie moi byli partnerzy, mój obecny partner, bo to jest tak, że my wszyscy mamy jakieś kompleksy. Nie wierzę absolutnie w to, że jeżeli ktoś mówi w 100%, że super życie, jest fantastycznie, ja jestem fantastyczna. Znaczy, jeżeli tak jest, to naprawdę gratuluję. Ale nie każdego dnia tak się nie da, to musi być jakiegoś rodzaju maska. Nie, ja myślę, że każdy z nas, nawet najbogatszy, najbardziej super wyglądający, ma w sobie coś, czego nie lubi, co z czym ma problem. I czasem to jest wizualna rzecz, typu noga, ręka, nos, włosy, brzuch, pośladki, biust, no cokolwiek. A czasem to jest charakter, po prostu z którym nie umiemy sobie poradzić. Zdecydowanie. I fajnie, jeżeli ma się wokół siebie ludzi, którzy nam w tym pomagają, którzy kiedy widzą, że z czymś sobie nie radzimy, starają się mówić, ej, jasne, masz nieperfekcyjny brzuch, ale twój. Dokładnie. Generalnie masz problem? Zrób coś. Nie umiesz? Zróbmy to razem. Nie podcinamy skrzydeł, tylko nie, staramy tylko się ciągniemy je do góry. Razem. Zawsze jasne. Bardziej góra niż dół. I to jest chyba też po prostu charakter, że u mnie jest szklanka zawsze do połowy pełna. Wiem, że nie mówisz wiele o miłości, ale obecnego partnera zapytałem tylko z jednego powodu, bo uważam, że w tym zwariowanym świecie, show biznesowym, ale nie tylko, w twoim przypadku akurat show biznesowym, bardzo ważne jest, żeby wracać do domu i czuć tam ten po prostu spokój. I faktycznie ta osoba, z którą przebywamy każdego dnia, też nas w jakiś sposób kształtuje. Mnie po prostu ciekawi, jakie cechy twojej ukochanej osoby tobie imponują. Wiesz co, ja powiem tak. Super się wraca do domu, w którym ktoś na ciebie czeka, ale to osoba, z którą najlepiej powinno się czuć i z którą chciałoby się najlepiej przebywać, to jesteśmy my sami. Tu jest dużo odrobionych lekcji. Dużo odrobionych lekcji, ale taka jest prawda, bo kiedy jesteśmy sami ze sobą, kiedy potrafimy sami ze sobą, mówię tu zarówno o mężczyznach, jak i o kobietach, spędzać ze sobą czas, to jest coś najcenniejszego. Nie można uwarunkowywać swojego szczęścia od drugiej osoby, bo ona raz jest, czasem jej nie ma. Różnie nam się w życiu układa. Mówię, cudownie jest spędzać, dzielić radości i smutki z ukochaną osobą, ale czasem po prostu ta osoba nie istnieje na razie w naszym życiu. I co? I wtedy mamy sobie mówić, jestem nieszczęśliwa, bo wracam do pustego domu? Nie, jestem szczęśliwa, bo jestem fajną osobą, bo realizuję marzenia, bo wierzę w siebie, bo walczę z przeciwnościami, bo jestem silna, bo jestem piękna, bo jestem odważna, bo nie boję się ryzyka. Tych cech może być naprawdę mnóstwo. Jak my pokochamy samych siebie, to i też mam wrażenie, że świat trochę na nas się otworzy bardziej. No i niech ten przekaz leci w świat, nigdy go nie za dużo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie.